Dzień dobry Państwu. Witam w Spale nad Pilicą. To miejsce zawsze słynęło z niezwykłego mikroklimatu. Tutaj uwielbiał wypoczywać prezydent Mościcki. Tutaj swoje zloty organizowali przedwojenni harcerze i do nich właśnie kiedyś marszałek Piłsudski powiedział słynne zdanie: czuwajcie, a dobrze. Ale Spała dziś kojarzy się przede wszystkim z ośrodkiem przygotowań olimpijskich. Za mną widzą Państwo pomnik ku czci słynnego polskiego wunderteamu lekkoatletów, którzy zdobywali mnóstwo medali na igrzyskach i mistrzostwach. Proszę Państwa, niedługo olimpiada w Atenach, więc myślę, że nie od rzeczy zająć się będzie olimpijskim smakiem. Rok olimpijski nakazuje szczególną intensywność treningów. Jako pierwszą dyscyplinę chciałem Państwu pokazać bieg do garnka. Bieg do garnka najlepiej odbyć przez płotki, ale wydaje mi się, że skakanie przez nie byłoby zajęciem trywialnym, więc proszę Państwa, drobny slalom przez płotki z dodatkową przeszkodą. Ale się wpasowałem, idealnie jestem już, a tutaj coś, co nawet najbardziej nadwątlone siły, nawet po 10-kilometrowym biegu przez płotki każdego postawi na nogi. Już tu w garnku coś się dzieje, robi się wywar mięsny, resztę za chwilę Państwo zobaczą. W garnku mam kawałek wołowiny i kawałek kurczaka, klasyczny zestaw rosołowy. Trzeba do tego dodać dwa, góra trzy listki laurowe, kilka ziarenek ziela angielskiego i pieprzu oraz jarzyny. Klasyczną włoszczyznę, rosołowy zestaw również w tym wypadku i to wszystko winno się gotować, no nie tak długo jak rosół, myślę, że godzina wystarczy, a mnie się już, drodzy Państwo, zachciało z powrotem biegać, więc to się gotuje, a ja teraz tę trasę od początku do końca, w zasadzie od końca do początku. Po 20-krotnym okrążeniu stadionu można zrobić rzecz następującą. Rozgrzać patelnię, masło, oto tłuszcz, na którym teraz będę smażył. Zaczekajmy, aż się roztopi i nabierze właściwej temperatury. Masło jest już dobre. Będę na nim smażył wątróbki. To są wątróbki kurze. Mogą też być wątróbki indycze albo na przykład cielęce pokrojone w paseczki, ale proszę mi wierzyć, kurze sprawdzają się w tym wypadku najlepiej. One się powinny dość krótko z obu stron obsmażyć. Wątróbki szybko obsmażone trzeba zdjąć i odłożyć na miskę. One będą jeszcze oczywiście używane. Ważne jest, żeby nie wylewać tego, co mamy tutaj na patelni, bo to jest masło, które się na szczęście nie przyrumieniło, nie przypaliło oraz smak spod tych wątróbek. Trzeba teraz tutaj wlać bulion. Tego bulionu tyle, żeby można było ugotować żądaną ilość porcji makaronu. Tak, drodzy Państwo, w tym wypadku makaronu nie gotuje się osobno w wodzie, a tylko w tym bulionie, w tym mięsnym smaku, bo ważna rzecz, jeśli makaron jest zrobiony z mąki odmiany durum, z takiej, z jakiej powstają wszystkie włoskie makarony, a i dobre polskie makarony, to wówczas podczas gotowania się ten makaron nie wydziela z siebie takiego klajstru, krochmalu i spokojnie można gotować go w zupie albo tak jak w tym wypadku w sosie. Trzeba tylko pamiętać, żeby on był cały zanurzony w płynie, więc teraz stopniowo, w miarę jak on będzie miękł, mieszam całość i czekam, aż się zagotuje. Jeśli to jest makaron robiony w domu, to wystarczy gotować go 2, góra 3 minuty. Natomiast taki kupny, myślę, że 5-6 minut musi w tym płynie poleżeć. Rzeczy całej nie można nie doprawić obficie świeżo zmielonym czarnym pieprzem. I mam nadzieję, że Państwo to widzą. Jeszcze raz pokażę. Proszę zobaczyć. Ten makaron trzeba tak tutaj mieszać, żeby te kawałki, które ewentualnie wystają ponad płyn, w ten płyn weszły, żeby całość zmiękła. I proszę zobaczyć, ten płyn w ogóle nie zgęstniał. Gdybyśmy tu mieli makaron zrobiony ze zwykłej mąki, to proszę mi wierzyć, zrobiłby się klajster. A tak wszystko będzie naprawdę dobrze. Dużo pieprzu.
Wątróbki należy wrzucić do garnka na chwilę, by tylko zrobiły się ciepłe, ale trzeba do tego wiedzieć, ile makaronowi brakuje do osiągnięcia takiego stanu, by można było go określić mianem al dente, czyli nierozgotowanego, stawiającego lekki opór zębom, a nie będącego mącznym w smaku. Temu makaronowi brakuje dosłownie chwilki, więc wątróbki razem z tym sosem, który w międzyczasie powstał, one wprost z patelni ze smażenia były odłożone na miskę, wrzucam do środka i dosłownie jeszcze chwila, a ja w międzyczasie mogę zacząć siekać natkę pietruszki. Natki musi być bardzo, bardzo dużo. Ta mnogość pietruszki ważna jest nie tylko z powodów smakowych, ale również kolorystycznych, bo całość tutaj wygląda nieco monotonnie. Żółć jajecznego makaronu oraz kolor przyrodzony wątróbce zostanie urozmaicony pietruszkową zielenią. Już naprawdę chwileczka. Zaraz to się będzie nadawało do jedzenia. Drodzy Państwo, danie gotowe. Znacznie ciekawszy widok jest tutaj koło patelni, bo oto nadzieja polskiego sportu. Pan Michał Bieniek, mistrz juniorów skoków z wyż. Ale obecnie senior, dobrze mówię? Obecnie młodzieżowiec, senior teraz przygotowuje się tutaj. Przygotowuje się pan. Mam nadzieję, że to, co jest na patelni, nie przeszkodzi panu w przygotowaniach. Proszę powiedzieć, czy makarony to rzeczywiście jest taka rzecz polecana sportowcom, bo ja tak słyszałem. To znaczy, no to pewnie, bo tu dużo węglowodanów ma w sobie i różnych witamin, na pewno wątróbka też. No właśnie, wątróbka, żelazo zwłaszcza. Panie Michale, pozwoli pan, że porcję na razie taką niezbyt wielką, jeszcze nieco świeżo startego parmezanu na to by się przydało. No i wie pan, zrobimy może tak, zje pan ten jeden talerz, ustawimy poprzeczkę na wysokości rekordu życiowego, jaki jest? 2,30. No, a potem podniesiemy na 2,40, pan to na pewno przeskoczy, potem zje pan jeszcze jedną porcję, no i co, 2,80 od razu? Może się przyda. No to tak zróbmy. Ta wątróbka nie jest wysmażona specjalnie, jest taka miękka, jak powinna być. No ale dobra. Ja miałem pecha, drodzy Państwo, że nie jadłem czegoś takiego od młodości, bo wtedy może byśmy tak razem wyglądali. O, teraz jestem na wysokości pana Michała, ale to jest prawie mój rekord skoków z wyż. No tak. No to ja sobie też nałożę. Drodzy Państwo, od makaronu droga prosta do sukcesów w skokach. Kuchnię dla sportowców wyobrażałem sobie zawsze jako laboratorium pełne jakowychś pastylek i proszków. Tymczasem proszę zobaczyć, oto spalska stołówka, niezwykle apetyczne potrawy, wyglądające tak samo jak jedzenie dla normalnych ludzi, a tymczasem jedzą tutaj mistrzowie olimpijscy. A wszystkim dowodzi pan Piotr Szewczyk, kłaniam się nisko. Co mamy dzisiaj na obiad? Na obiadzik zupa cytrynowa, jarzynowa, niezabielana, szyneczka w sosie, ryż, ryba, mintaj, smażona, cytrynka, ziemniaczki, tak. Załóżmy, że zajmuje się rzutem dyskiem. Które z tych dań by mi pan polecił? No sport siłowy, także zupka jarzynowa jako same jarzynki, ryż, ewentualnie zamiast tego możemy dać ziemniaki i szyneczka w sosie. I tam jeszcze stół sałatkowy, tak, prawda? Tak, to już jest do kompozycji, każdy sobie sam komponuje. Sok można sobie tak samo samemu przygotować. No to ja będę posłuszny wskazaniom doświadczonego kucharza i jako przedstawiciel sportów siłowych idę właśnie spożyć szyneczkę w sosie z ziemniakami. Po obiedzie warto spalić nieco kalorii. A jak się już je spali, to od razu człowiek robi się głodny. A jak się człowiek robi głodny, to powinien coś zjeść. A żeby coś zjeść, trzeba sobie co nieco ugotować. Co właśnie będę tutaj czynił. Rzecz zgodna z zaleceniami medycyny sportowej. Najpierw składniki sosu. Tutaj w garnku mam zalane wrzątkiem suszone podgrzybki. Tutaj w misce wino czerwone, słodkie, deserowe. Najlepiej Madeira. Tutaj czosnek, tutaj rozmaryn, tutaj filety z indyka. Z tego wszystkiego powstanie ta jakże świetna potrawa. Zaczynam od ugotowania tych grzybów. One muszą zmięknąć. Ugotowane grzyby trzeba
łyżką cezakową z wywaru wyjąć. Broń Boże, nie odcedzać, nie wylewać tego, co zostało w garnku. To jest przecież prawdziwy skarb, czysta grzybowa esencja, która będzie tutaj chyba najważniejszym elementem w smaku tego sosu. Pieczołowicie wszystkie grzyby muszą zniknąć. One jeszcze oczywiście potem będą siekane, na końcu dodawane, ale na razie interesuje nas zrobienie odpowiedniego wywaru. Więc co dalej? To na małym ogniu powinno się gotować, a ja dolewam do tego na razie nieco wina. Przypominam, słodkie, czerwone wino deserowe. To jest ciekawostka, bo z reguły nie daje się do sosów wina czerwonego, ono po prostu brudzi kolor. Natomiast ten sos i tak jest ciemny, bardzo grzybowy, więc można wykorzystać okazję i czerwone, słodkie, deserowe wino wlać. Teraz kilka ząbków czosnku. Nie obieram ich z łupek, bo w tych łupkach również smak czosnku się znajduje. To wszystko się będzie tylko wygotowywać. Ma swój wywarowi smak oddać. Kilka gałązek świeżego rozmarynu. No w tym wypadku użycie rozmarynu świeżego jest znacznie bardziej wskazane niż gdybyśmy mieli tylko rozmaryn suszony. On jest po prostu bardziej esencjonalny. Co jeszcze? Jeszcze nieco soli, nie za dużo, bo to wszystko może na końcu być doprawione. Nieco pieprzu i to, drodzy Państwo, na wolnym ogniu mniej więcej tyle czasu, ile trwa przeciętnie jeden set siatkarski winno się gotować. W międzyczasie można, a nawet trzeba, wykroić z indyka filety. Trzeba to zrobić cięciami w poprzek włókien. Proszę zobaczyć, tak idą tutaj włókna w mięsie, więc lekko po skosie należy wykroić coś w rodzaju takich kotlecików. Broń Boże, nie rozbijać ich tłuczkiem, a tylko, zaraz Państwu pokażę, jak lekko tą grubszą stroną noża je rozbić. One nie mogą być papierowo cieniutkie. Chodzi o to, żeby to mięso pozostało soczyste, więc tylko tą grubszą stroną noża. Mięso oczywiście po rozbiciu, a przed smażeniem należy potraktować solą i świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Zaraz będę pieprzył, ale sprawdźmy, co się dzieje na patelni. Pod nią jest zaświecony ogień, więc od razu wlewam tutaj oliwę. To jest bardzo ważne. To nie powinno być masło. To może być ewentualnie olej, ale oliwa jest szlachetniejsza. Chodzi o to, żeby one nam się nie przypaliły. Dobrze, to jeszcze nie jest tak gorące, jak być powinno, więc można spokojnie doprawić je solidnie, świeżo zmielonym, pachnącym, aromatycznym, czarnym pieprzem. Mięso z początku należy smażyć na mocnym ogniu, żeby ono od razu złapało, żeby się ścięło białko, a potem koniecznie ogień trzeba zmniejszyć. Pamiętajcie Państwo, że te filety są dość grube, więc to około 10 minut, myślę, na patelni winno pozostać. Najpierw przysmażmy je bardzo ofensywnie, potrząsając nieco patelnią. Proszę Państwa, to nie musi być, ważna uwaga, to nie musi być olej, to nie musi być oliwa z pierwszego tłoczenia, ta, która jest najdroższa, tylko do smażenia można używać oliwy z drugiego, ba, nawet z piątego tłoczenia. Sos należy już przecedzić, tak jest. To wszystko oddało swój smak wywarowi. No niestety, czosnek ani rozmaryn nie będą nam już potrzebne. One spełniły swoją rolę doskonale. Ale oczywiście ten wywar jest na wagę złota. Kładę go z powrotem na ogień, wlewając wcześniej do garnka. Gaz musi być tutaj malutki. Co teraz muszę zrobić? Teraz muszę najpierw posiekać te grzyby, które mam w miseczce. Tu jeszcze zostało trochę płynu, więc go od razu odcedźmy. Niech powędruje do sosu. O nie, grzyb tam się w takiej formie nie może znaleźć. To wszystko musi w paseczki zostać posiekane. Grzyby kroję w paseczki, choć oczywiście mogą Państwo mi nadać dowolne formy, na przykład wyciąć z nich kółka olimpijskie, choć boję się, że tych kółek byłoby znacznie więcej niż tylko 5, tyle ile należy. Co teraz trzeba zrobić? Teraz trzeba do sosu wrzucić nieco świeżego masła.
to, co się teraz będzie działo, to się fachowo nazywa emulgacją. To masło po prostu nieco podgrzane i mieszane trzepaczką, rozpuszczając się, zagęści ten sos. Stworzy taką emulsję. Dzięki temu tutaj nie będzie żadnej zasmażki. Jeszcze raz podkreślam ten jakże sportowy charakter potrawy. Czerwone wino, które oczywiście wyparowało i nie ma w sobie alkoholu. Brak zasmażki, mięso z indyka. No naprawdę niezwykle zdrowa rzecz. Stało się tak, jak powiedziałem, ten sos nabrał no prawie welurowej konsystencji. Zresztą zaraz to Państwo zobaczą, jak będę go wylewał na półmisek. Żadnej zasmażki, jeszcze raz podkreślam. Teraz już można tutaj dorzucić te grzyby, dosłownie na chwilkę, wziąć półmisek. Tę deskę odkładam, bo jest już brudna. O, pod tym gaszę. I filety z indyka. Proszę spojrzeć, wyglądają naprawdę przyjemnie. Wystarczy je tylko tutaj na półmisku ułożyć. Sauté, żadnej mąki, one też nie były panierowane. Proszę mi wierzyć, nie jestem dietetykiem, ale oni twierdzą, że właśnie nadmiar w mąki w potrawach powoduje, że nam rosną brzuchy. Patelnię można odłożyć i już całość polać tym jakże przyjemnym sosem i obłożyć fragmentami podgrzybków, choć oczywiście w wersji rozpustnej mogą to być również prawdziwki. No i drodzy Państwo, tym sposobem zrobiliśmy rzecz no po prostu tak wyczynową, jak sukcesy polskiej drużyny siatkarskiej na olimpiadzie w Moskwie. Drodzy Państwo, tamto byli mistrzowie ostatniego seta, a tutaj jest mistrz indyk z grzybami w sosie maderowo-rozmarynowym. Teraz jestem w miejscu niemalże historycznym. Oto pierwsza w Polsce 100-metrowa bieżnia pod dachem, kryta tartanem. Tutaj trenowali najwięksi i przez długi czas tylko tutaj, bowiem nie było żadnego innego w kraju całym miejsca, gdzie można byłoby swobodnie 100 metrów przebiec. Ja przeszedłem to niecałe 100, już jestem lekko zadyszany. Ale każda dyscyplina ma swoje miejsce do treningów. Tu ćwiczą ciężarowcy, a w sali obok najlepsze z najlepszych polskie sztangistki, które wykonują różne ćwiczenia pod okiem pana Ryszarda Soćki. Kłaniam się nisko. Pan Ryszard trenuje wraz z żoną właśnie kadrę naszych sztangistek. Panie Ryszardzie, gdybym mógł tutaj stanąć za tym stolikiem i coś ewentualnie dla dziewczyn zrobić. Bardzo, to jest tak skromne warunki. To będzie makaron, już tutaj w garnku jest sadzony, więc muszę natychmiast przystąpić do dzieła. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, spaghetti przed chwilą do tego garnka z osolonym wrzątkiem włożone, a ja robię szybciutko dwa sosy. Pierwszy sos na zimno z surowych pomidorów. Dojrzałe pomidory trzeba najpierw z nich wyjąć, pestki nasienne i drobno posiekać. Spaghetti dochodzi, myślę, że jeszcze 4 minuty, czas wystarczający, by dokończyć to, co tutaj mam. Pomidory już pokrojone w miejsce i wypestkowane, obrane ze skórki oczywiście spoczywają. Tutaj nieco czosnku, ząbek czosnku. Do tego dochodzi jeszcze tylko oliwa i sok z cytryny, odrobinę soli i w ten sposób ten sos pomidorowy z surowych pomidorów jest gotów, a ja już zaczynam robić kolejny, też niezwykle prosty. Na patelni najpierw trzeba rozgrzać nieco masła. Masło trzeba oczywiście co jakiś czas mieszać, by się nie przypaliło. A teraz biorę wyszorowaną, dokładnie wyszorowaną cytrynę, bo chodzi o to, żeby zetrzeć tutaj nieco cytrynowej skórki.
Żałuję, że jestem tyłem do tego, co państwo mogą obserwować, bo naprawdę przyglądać się treningowi polskiej kadry narodowej to duża rzecz. Teraz na patelnię wrzucam bułkę tartą i ona powinna się nieco zrumienić, a ja w międzyczasie mogę odcedzać spaghetti. Teraz tak, dzielę te spaghetti na pół. Część jak najbardziej gorącego muszę wrzucić do miski z surowym sosem pomidorowym, a resztę, tak to ze spaghetti bywa, resztę wrzucam do bułki tartej. To się powinno jeszcze chwilę tutaj na patelni razem z bułką tartą i masłem przesmażyć, a to w misce z pomidorami trzeba tylko dokładnie rozmieszać. Drodzy państwo, a przy mnie są dwie reprezentantki Polski w podnoszeniu ciężarów, pani Dominika Misterska, pani Agata Wróbel. Drogie panie, makarony są gotowe, oto spaghetti z surowymi pomidorami, czosnkiem, oliwą i sokiem z cytryny. Która z pań chce spróbować? Agata, to jest drugie z bułką tartą. Tak? Pani lubi czosnek? Bardzo proszę. Może to nie jest tak gorące, jak być powinno. Dla pani w takim razie zostało spaghetti ze smażoną bułką tartą i masłem i skórką cytrynową. To jest gruba misterska. Gruba? Po makaronie? Proszę bardzo. A co panie normalnie jadają przed zawodami? Przed zawodami? A? Kurczaczka. Kurczaczka. Na przykład. Drodzy państwo, są państwo świadkami. Jeśli teraz padną kolejne rekordy Polski, medale olimpijskie, to dzięki zmianie diety, nie kurczaczek. Na pewno potem spaghetti. Makarony podobno trzeba jeść. Tak? No tak, tak słyszałem. Włosi przecież, jak wiadomo, jedzą makarony od zawsze i nie mają ani jednego medalu w podnoszeniu ciężarów. A to chyba nie będziemy jeść. Ja zawsze dużo makaronu biorę, zresztą widać. No, może po prostu Włosi nie są tak bojowi. Drodzy państwo, panie muszą spróbować, więc ja przestaję gadać. Chyba, że panie nie chcą. A, ja spróbuję za panią. Bardzo dobrze. Drodzy państwo, oto pan doktor Krzysztof Kijewski, kłaniam się nisko, ordynator z Palskiego Centrum Krioterapii. Krioterapia to leczenie zimnem, tak? Tak. Na czym ono polega? Możemy usiąść? Proszę bardzo. Najpierw musimy zbadać, ja będę mówił. Dobrze. Krioterapia jest to leczenie bodźcem przy pomocy skrajnie niskiej temperatury, poniżej minus 120 stopni na powierzchni całego ciała w określonym czasie. Czas ten nie przekracza 4 minut. W celu wywołania odruchów obronnych i ochronnych, które są korzystne dla naszego organizmu w przywróceniu status quo dla naszego ciała. Leczymy głównie schorzenia narządu ruchu, ale oprócz tego jest to, a w sporcie wyczynowym, jest to nowa metoda odnowy biologicznej, przepraszam. Bardzo dobre. Jakie? 115 na 80. No bombowo. Czyli mogę wejść do kriokomory. Tak. To zanosi się na to, że za chwilę poczuję to samo, co Napoleon pod Moskwą albo von Paulus pod Stalingradem. Drodzy państwo, jakby nie było, życzę nam wszystkim wielu medali olimpijskich i takiego zdrowia, jakie mają olimpijczycy. Krioterapia to w stronę zdrowia bardzo dobry krok. Do widzenia. O, rękawiczka. Odpadła w głowie.